Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie razem z Krzysztofem Jackowskim. Cześć Krzysztofie. Witam Państwa, witam Ciebie, Krzysztof. Kłaniam się Państwu. Drodzy Państwo, dzięki za wszystkie miłe komentarze pod ostatnim materiałem, który był taki trochę ciekawy, bo żeśmy go nagrywali w miarę jak postępowała narracja. Żywiołowo. Przepraszam, nie dosłyszałem? Żywiołowo. Tak, żywiołowo, bardzo, bardzo żywiołowo, no i okazuje się, że mieliśmy rację. Łącznie z tym, że jak ktoś wiedział, jak to się będzie działo, to mógł zarobić gigantyczne pieniądze, bo najpierw złotówka poleciała w dół, a potem złotówka poszła w górę. I jak ktoś wiedział, jak to będzie, to mógł zarobić po prostu miliardy dolarów. A drodzy Państwo, dzisiaj postawię taką bardzo mocną tezę, i chciałbym, żebyśmy ją przedyskutowali, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest nieprawdziwa. Bo ja, broń Boże, nie twierdzę, że ona jest prawdziwa, tylko stawiam hipotetyczne pytanie. Może nie tezę, tylko hipotetyczne pytanie. Krzysztof, no moim zdaniem, o mało co, o mało co nie doszło do wciągnięcia Polski w konflikt zbrojny z Rosją. Ja takie mam poczucie. No, na pewno było nerwowo. Okej, okay. powiem dlaczego tak uważam. Zobacz, Krzysztof. Przepraszam, przepraszam. E, noc z wtorku na środę wyglądała tak. mniej więcej tak, że do północy z hakiem w zasadzie pisowcy się pochowali. Mieliśmy premiera nie było, prezydenta nie było, byli tam pochowani na jakichś daradach. Narracja polska była mizerna. Prowadził ją bardzo mizernie rzecznik rządu pan Miller, który w zasadzie jest Ograniczał się do straszenia Polaków, bo nie było żadnych konkretnych informacji. Z rządu były tylko informacje, że tam jakaś rada bezpieczeństwa się spotyka i tak dalej. Ludzie się autentycznie bali, że zaraz wyjdzie pan premier i powie, że, jesteś, że ogłasza stan wojenny, albo że jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Bo równocześnie, gdy rząd nie robił tego, co powinien, czyli nie uspokajał ludzi i nie informował rzetelnie, bo w ogóle nie informował, tylko rzecznik rządu mówił, e, to Trwała taka narracja w mediach, że poleciały dadas na rosyjskie rakiety, że zostaliśmy zaatakowani przez Rosję. Ja w ogóle, dla mnie to się w głowie nie mieściło, jakie tam były rzeczy, jakie się działy. Jak zobaczyłem, co się dzieje, to zacząłem, zrobiłem takie oświadczenie, że słuchajcie, nie ma żadnych oficjalnych informacji, które by sugerowały, że zostaliśmy zaatakowani. Wszystko jedno, czy to była. Znaczy, już, już wiemy, że nie wszystko jedno, ale. Wtedy to jeszcze nie było wiadomo, więc wszystko jedno, czy to była taka rakieta białoruska, rosyjska czy ukraińska i zaznaczałem, że ona by była z obrody przeciwlotniczej, to to nie było celowe działanie. Jest zasadnicza różnica, czy to było celowe działanie, czy wypadek. Nikt nas nie, za nie zaatakował, nie jesteśmy w stanie wojny, ludzie, bądźcie spokojni. Ja myślałem, że to jest oczywiste, a się okazuje, że to się bardzo mocno rozniosło, bo to był news, bo narracja była taka, że bardzo mocno taka właśnie napięta. I powiem szczerze, Krzysztof, i już oddaję Ci głos, ja czekałem całą noc na wystąpienie premiera i prezydenta i o ile popadł premierze, to bardzo mocno nie widać emocji. Pan premier, że się tak wyrażę, skila bankiera ma, o tyle pan prezydent moim zdaniem... To będzie kontrowersyjne, co teraz powiem, ale moim zdaniem on jest w głębi duszy dobrym człowiekiem. I moim zdaniem on jest, znaczy, jak pamiętamy, w jaki, w jaki sposób pan prezydent Duda został panem prezydentem Dudą za pierwszym razem, to widzimy, że to nie jest człowiek, którego, który miał się znaleźć na tym miejscu. Wtedy nikt nie liczył, że PiS zdobędzie prezydenturę. Wzięto Trzeciej, trzeciorzędnego polityka PiSu na tego kandydata, bo żaden nikt z pierwszego i z drugiego rzędu nie chciał się ośpieszać, kandydując przeciwko padu Komorowskiemu, który wówczas, gdy te kandydatury były zgłaszane, był murowanym zwycięzcą. Przecież tam obstawiano, że pan Komorowski wygra w pierwszej turze. No i był sobie pan Duda, który okazał się bardzo sympatycznym człowiekiem, miał bardzo dobrą kampanię wyborczą, zrobioną przez panią Szydło, e, która. Dzięki temu się bardzo mocno wyprobowała i w, przez pewien czas była nawet premierem. No, potem okazuje się, że jednak krótko, bo był już predestynowany na, um, na fotel premiera pan Mateusz Morawiecki. Jak się okazuje, później wydaje się, że pierwotnie był predestynowany na ten fotel premiera z ramienia Platformy Obywatelskiej. Bo on dopisu się dopiero zapisał w 2016, wcześniej nawet nie kandydował na posła, takie ciekawostki. Ale do czego zmierzam? Uważam, że pan prezydent Duda jest, jako broń Boże, nie obrażam, ale on jest prostym, w dobrym tego słowa, znaczeniu, że to nie jest człowiek, który będzie z taką kamienną twarzą mówił różne rzeczy, beznamiętnie i że i, i bez zdania emocji. I dlaczego to mówię? Krzysztof. Ta, 20, ta po północy, jak wyszedł pan prezes Duda, powiedzieć rzeczy oczywiste, oczywiste, które powinien był powiedzieć wiele godzin temu, to ja widziałem ulgę na jego twarzy. Ja widziałem, że temu człowiekowi ulżyło, że on się cieszy, że to mówi. Z taką ulgą. To, jest, to była taka ulga, jak wychodzi chirurg po, po 8-godzinnej operacji i mówi: Drodzy Państwo, operacja się udała. Pańska córka będzie żyła. Nie jest różowo, będzie ciężko, ale będzie żyła. Proszę być spokojnym. I to jest taka specyficzna ulga. I teraz zobacz, Krzysiek, co to oznacza? To oznacza, że jeśli ja mam rację, jeśli pan prezydent mówił to z ulgą, to znaczy, że pół godziny wcześniej, godzinę wcześniej wcale nie było takie pewne, że on to powie. A mógł powiedzieć, albo to, co wydaje się być całkowicie oczywiste, że trzeba było powiedzieć, albo co mógł jeszcze powiedzieć? No, że idziemy to w zwarcie. Jest idziemy negatywne, bardzo niebezpieczne dla nas. Krzysztof, jeszcze dwa zdania, tylko już kończę, bardzo przepraszam. Spokojnie, spokojnie. Zobacz, Krzysztof, że politycy PiSu się pochowali. Oni powinni byli, pojawić się i premier, i prezydent, powinni się pojawić okolicy godziny 19, wtedy, gdybyśmy zaczynali kręcić tamten vlog i uspokajać. Pojawili się po północy. Czyli około 5-6 godzin później. W międzyczasie co było? Konsultacje ze stadami zjednoczonymi. Amerykanie podjęli decyzję. I tutaj jest pytanie, czy to było tak, że jakby to powiedzieć, Amerykanie podjęli decyzję, co robić, jaka będzie narracja. Ja tylko przypomnę, że informacja o tym, że nie ma dowodów, że nie ma potwierdzenia, że to rosyjskie rakiety, to była już w okolicy godziny 21, 22 od Pentagonu. Więc już wtedy pan prezydent powinien od, odetnąć z ulgą, bo skoro to nie były rosyjskie rakiety, więc na pewno nie był to celowy atak, więc nie będzie konieczności mówienia, że jesteśmy w stanie wojny z Federacją Rosyjską. Jeszcze raz podkreślę, dla wszystkich normalnych ekspertów, nawet takich, którzy gadali, że to na pewno ruskie rakiety to oni uspokajali, że to nie było celowe, że to coś tam, jakieś błąd, coś, ale że to nie był akt wojny. Czemu więc pan prezydent miał tą ulgę? Krzysztof, jak myślisz? To znaczy, ja akurat tego nie oglądałem, więc... E, nie, ale uwierz nie, mi, to... Jego mimiki, tak ale wierzę tobie, bo jesteś dobrym psychologiem, moim zdaniem. A dziękuję. Wie, więc słuchaj, Krzysztofie, drodzy państwo, e, Byłoby idiotyczne, gdyby po tym, co się wydarzyło, e, czy jeden kraj natowski, którym jest Polska, czy ogólnie NATO, zapowiedziało stan wojny z Rosją, ponieważ wiadomo, co to oznacza. To oznacza zagrożenie atomowe dla świata i właściwie trend dla świata. Więc, więc w tym przypadku wymiarowo ten incydent, który się wydarzył, tragiczny incydent, bo tam zginęło dwoje ludzi. Pani on, świetnie nad ich duszami. Tak, on, on po prostu, ja wiem, że, że wielu z nas powie nie, no a jednak to się coś dużego stało. Tak, tylko że trzeba też pod uwagę, że tam, gdzie się drzewo rąbie lecą wiury. No niestety taki wiór doleciał do Polski. Można sobie zadawać pytanie, czy on, kontekst, czy to był przypadek, czy to nie był przypadek, ale nie nam to, to rozważać, a chyba ludziom, którzy się znają na tym i mogą logistycznie pewne rzeczy sprawdzić. Ja bym chciał co innego powiedzieć. Drodzy Państwo i drogi Krzysztofie, stało się coś bardzo dużego. Yy, zarazem, ponieważ yy, w Polsce od wczorajszego popołudnia, w Polsce yy, może być już zupełnie inaczej. Wytłumaczę to. To zdarzenie yy, daje mandat całemu NATO, a też Polsce do e, dużej ochrony e, powietrznej i nie tylko w naszym kraju. To zdarzenie może doprowadzić być może jeszcze jakieś zdarzenia, oby nie, ale już to zdarzenie może być wytłumaczalne w sensie takim, że może powstać teoretyczna i jakaś ograniczona mobilizacja, że ludzie nie będą szli do wojska, ale dostaną karty powołań na wszelki wypadek. A przecież to się dzieje od 2018 roku. Tak, ponieważ mamy już zagrożenie. Zagrożenie nastąpiło. Druga rzecz, jest to bardzo... To zagrożenie nastąpiło przez, nazwijmy to, błąd czy przypadek yy, obrody przeciw... Nie ma rakietowej ukraińskiej. Były ofiary i są straty, i to był akt, akt no, no, wybuchu dwóch rakiet. I teraz zwróćmy uwagę. Yy, NATO ma pełne prawo i pełne wytłumaczenie przed całym światem, że na przykład polskie niebo może być yy, kontrolowane przez wojska natowskie, przez samoloty natowskie wy e, w sposób bardzo natężony. E, mało tego Rosja, ja, ja zwróciłem Cię uwagę na, na wypowiedź e, chyba szefa Pentagonu lub tam kogoś przy szefie Pentagonu, który poparł e, e, zdanie Polski, z czym się ja zgadzam i jak w naszej rozmowie prywatnej też powiem, że się zgadzasz, że mimo wszystko jest to wina e, Rosji, no bo rzeczywiście te, te pociski, gdyby Rosja nie bombardowała Ukrainy, to i te pociski by się nie znalazły w Polsce. Jest to coś, to jest co logiczne. ja mówiłem nawet na swoim vlogu porannym we wtorek, że mieć pretensje do Ukrainy, że o to, co się stało, to znaczy o to, że te rakieta wylądowała, to tak jakby mieć pretensje do człowieka, który bierze kij i się odgania od wściekłych psów, że cię walną niechcący tym kijem. Natomiast tak. to, że prezydent Ukrainy Zełejski Kategorycznie twierdził, że to jest rosyjska rakieta i budował narrację, przez którą moglibyśmy mogliśmy być wciągnięci w konflikt zbrojny z Rosją, to jest niewypaczalne. To jest zupełnie inna kwestia. E, tak, ale teraz jest tak. Ja, ja, ja dokończę to swoje. E, Jasne. To, co mi się wydaje, A, ale nie musi to być że jakąkolwiek rzeczywistością, ale zwróćmy uwagę, że jeżeli teraz, ja, ja dzisiaj. Bodajże to powiedział prezydent. Dzisiaj właśnie wyczytałem, że prezydent uspokajał ludzi, mówiąc w jakimś wywiadzie, że żebyśmy się nie obawiali i nie, byli, nie, nie czuli się zdziwieni, jeżeli zaobserwujemy w niektórych miejscach w Polsce na niebie wytężoną ilość samolotów czy jakichś obiektów, które są strategiczne, to jest dla naszego dobra i dla naszego bezpieczeństwa. Zwróćmy uwagę, że ta, to zdarzenie pozwala moralnie e, i daje pełne usprawiedliwienie takim działaniom. Przecież NATO nie wypowiedziało e, Rosji wojny z powodu napaści na Ukrainę. NATO humanitarnie zgodziło się Ukrainie pomagać. Pomoc to nie wojna. No ale tam jest nie tylko pomoc humanitarna, to powiedzmy. Zgoda, ale, ale pomagają. Dobrze. I teraz zwróćmy uwagę. Do tej chwili, jak rozmawiamy, na NATO nie wypowiedziało Rosji żadnej wojny. Więc... I raczej nie ma ochoty. I nie ma ochoty, ale weźmy pod uwagę jedną rzecz. Wytężone ataki wczorajsze właśnie na, na Ukrainę. Bombardowanie celów energetycznych w dużej mierze zwróćmy uwagę Rosja uderza w bardzo czułe punkty Ukrainy dlatego że idzie zima i chcą pozbawić Ukrainy jak najwięcej energii robią to ponieważ wczoraj wyczytałem że połowa Mołdawii jest bez prądu a Mołdawia przeżbierze z Ukrainy prąd ale też jest tragiczna sytuacja energetyczna na Ukrainie więc pomyślmy. Potwierdzam. E, pomyślmy teraz, e, wszystko wygląda na to, że, e, że Rosja będzie prowadziła co jakiś okres czasu zmasowane ataki właśnie na takie cele. Czyli będzie musiała e, e, dojeżdżać Ukrainę e, e, po całości. Przepraszam, nie już... e, po, po, poprawię. Nie musiała, tylko będzie to robić. Nikt im nie, nie, tak. nie zabrania odpuścić. I teraz. Rzecz polega na czym? NATO musi być w tym momencie bardziej czujne. I rzecz jest, polega na tym, że to, co się wydarzyło, NATO najprawdopodobniej wykorzysta na, na te wytężone e, e, działania przy granicy polskiej. Daje to, ten przypadek, który się zdarzył, daje e, dla, e, dla NATO i dla rządu polskiego dwa plusy. Uwaga, my nie będziemy oponować, no bo każdy kraj, który, no naród, który widzi, że mój kraj przygotowuje się ewentualnie do kontrataku albo do obrony, ludzie panikują. Ale jeżeli nam się mówi, że to się dzieje dla naszego dobra, ponieważ mieliśmy takie zdarzenie i teraz bardzo mocno nasililiśmy kontrolę militarną, przy granicy, więc nie dziwcie się, że to się dzieje i nie obawiajcie się. To jest jedna rzecz, czyli działałoby takie natężenie, działałoby uspokajająco na obywateli. Druga rzecz ważna samo na to, jeżeli by nad Polską zaczęło latać bardzo dużo nie tylko polskich samolotów przy granicy z Ukrainą i Rosji, to wyobraźmy sobie, że sama Rosja mogłaby to uznać za akt próby przygotowywania się do jakiegoś kontrataku. Natomiast w tej chwili można tłumaczyć, że kraj natowski został dwukrotnie zbombardowany, okoliczności są mimo wszystko niejasne, więc na wszelki wypadek NATO nie pozwoli więcej na taki incydent. I jest to wytłumaczalne. To jest jeden obraz. Ja zdaję sobie sprawę, że mogą być inne tezy w tym kierunku i wiem, że Ty taką masz, bo myśmy przed programem rozmawiali. Ja stawiam na to, ponieważ, ponieważ uważam, że uważam, że hmm, to jest ten moment, to jest ten moment, w którym Rosja wyobraża sobie, Putin wyobraża sobie, że doczekał w tej już bardzo długiej wojnie, doczekał momentu, w którym Ukrainę może postawić w krytycznej sytuacji. Przecież Ukraina jest, jest wspomagana przez kraj, kraje natowskie, ale ma słaby jeden punkt ponieważ jeżeli Ukraina będzie pozbawiona w dużej ilości energii elektrycznej, to może spowodować załamanie obrony Ukrainy i raczej może się spodziewać, że Putin na to stawia. Putin zresztą udowodnił to wczorajszymi narodami. Więc to się będzie powtarzało i sprawa jest bardzo poważna, bo przecież... Ukraina posiada elektrownie atomowe i to bardzo duże elektrownie atomowe, które już są w jakiś sposób nadszarpnięte, więc to jest bardzo poważna sytuacja. I powiem tak, nie sądzę, żeby teraz Putina można było uspokoić rozmowami, dyskusjami, bo pomyślmy, jeżeli by zniszczył infrastrukturę w jakiejś dużej mierze energetyczną wiosną, latem, jakoś można by było dać sobie radę. Ukraina, no niestety zimy ma ciężkie, podobnie jak i Polska, więc zimą jest to zupełnie inna sytuacja. I jeżeli Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą, jest napastnikiem, to na pewno będzie chciała wykorzystać ten atut, który mocno podetnie siłę i sprawność yy, yy, obrony yy, w Ukrainie. E, więc ja podejrzewam, tak mi się wydaje, tak czuję i to już to jest ostatnie zdanie. Ale proszę mów, Krzysztof, jak najwięcej. Nie, tak czuję, że, 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 że to zdarzenie zostanie wykorzystane do zbliżenia się większej ilości sił militarnych, natowskich, nie po to, żeby wtargnąć na Ukrainę, nie po to, żeby zaatakować Rosję, tylko na wszelki wypadek. A mówię, wytłumaczenie tej, tego zdarzenia jest takie, że proszę, nie ma znaczenia, te bomby spadły, nie ma znaczenia, ile ofiar były ofiary, my mamy prawo do kontroli. Jeżeli Prowadzona wojna nie jest, nie gwarantuje krajom natowskim bezpieczeństwa, my o to bezpieczeństwo sami musimy zadbać. I takie będzie tłumaczenie. E, przyzwolenie e, ludzi będzie i wytłumaczenie na arenie międzynarodowej też będzie przyjęte, że to się dzieje. Czyli nie będzie to, pa, e, e, nie będzie tłumaczenia, że powiedzmy kraje natowskie czy NATO potęguje sytuację zagrożenia bliskości wojny, ponieważ tam zwiększyła ilości militarne swoje i to może rozognić sytuację, tylko nie, my bronimy swego. Uważam, że w tym kierunku to będzie wykorzystane i to nie jest nic nagannego. Bo rzeczywiście jeżeli jest tam wojna, są obiekty, bo my tak jakiś czas temu baliśmy się tych elektrowni jądrowych, ale tak już ostatnio zapomnieliśmy o nich, mało prasa pisze o nich, a one są. I, i ja sobie o tych obiektach bardzo mocno przypomniałem wczoraj właśnie, kiedy były te zmasowane ataki na infrastrukturę właśnie energetyczną. I zwróćmy uwagę, i to w wielu miastach Ukrainy, więc zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Gdyby, gdyby nie daj Bóg te dwie rakiety zamiast spadły w Polsce, nieważne kto by je wystrzelił, poleciałyby jakoś rykoszetem, no bo jeżeli tutaj nastąpiłaby pomyłka i poleciało to w teren Polski, giną ludzie, uderzają ona w polskie ziemię, a jakby tak spadły na elektrownię atomową. To, to, jest, to, jest, to jest... To jest wojna. I, i musimy. Z, z, ja, ja dzisiaj słuchałem y, na YouTube, nie, źle mówię, na jakimś TikToku, wypowiedź młodego mężczyzny, który był na ładowarce tam w tej miejscowości. Jak to się ta miejscowość nazywa? O Boże, poczekaj, mam tutaj gdzieś to zapisane. Miej e... tym. On w tam pracował. E... Tak. Przewodowe? Coś takiego. Przewodów, Przewodów? Jakoś tak. Przewodowo. Dobrze. Przewodowo. On, ten chłopak opowiadał taką, taką rzecz, że on był mniej więcej 150 metrów od tego miejsca, gdzie tu się stało. Znał osobiście jednego, jed, jedną z ofiar, mężczyznę, który osobiście go znał. To jest nieduża miejscowość. I on opowiedział coś takiego, że huk, ziemia się zatrząsła, i był kompletnie zderzorientowany i wyleciała mu tylnia szyba od tego wstrząsu, tylnia szyba od tej ładowarki. Coś Państwu powiem. To jest obraz właśnie wybuchu bomby. Rakiety, która została wysłana. Tam były dwie, uderzenie dwóch rakiet. I teraz zwróćmy uwagę, jak zachował się przeciętny człowiek. Przeciętny człowiek zachował się szokiem. A myślicie, czy wydaje nam się, że na Ukrainie, jak to się dzieje, co, jak myślą ludzie w, w danym momencie, jeżeli słyszą huk, wylatują im szyby z okien, wcale w nich te, ta rakieta nie uderzyła. Ona no, uderzyła... Myślę, że oni metr... coraz bardziej się do tego przyzwyczajają. Dobrze, ja dobrze, że ten chaos też udziela się żołnierzom. Z jednej i z drugiej strony. To jest wojna na śmierć i życie. Ludzie giną. Więc w tym momencie popełnienie błędu w wysyłaniu rakiety jest bardzo możliwe. Ale i Krzysztof, bardzo... nie, to znaczy powiem Ci tak, o ile mówię, prezydent Załęski zachował się moim zdaniem niegodnie, o tyle żołnierzy ja będę brodził, Krzysztof, kurde, oni nie. strzelali do nie, nie. rosyjskich rakiet. Po prostu coś wyszło nie tak. tak to nie można tych żołnierzy ale, w ogóle ale widzieć. Ale właśnie, właśnie z tego powodu chcę powiedzieć, że to wczorajszy dzień pokazał nam, że na, w Ukrainie Mogą, mogą się stać rzeczy, które naprawdę mogą dotknąć Europę. Tak. Tym bardziej polskie, bo jesteśmy bardzo blisko Ukrainy, graniczymy z nią. Więc, więc może się wydarzyć coś takiego. Dlaczego ja, ja, ja to zaznaczam, Krzysztof, i mówię tak uparcie? Dlatego, że od paru, parunastu tygodni, nie, paru miesięcy cały czas, jak się skupiam, mam w głowie że ludzie w Polsce będą gdzieś się przemieszczać masowo, że będą się obawiać, że na jakiś czas się będą przemieszczać w terenie. Mhm. I zastanawiam się, a zarazem mam wrażenie, że mam wrażenie, że nie będzie w Polsce wojny i obym miał rację. Tylko... Z tym drugim. Bo no, ja bym wolał, żebyśmy się nawet nie przemieszczali. No i ty z drugim oczywiście, tylko no. że, że widzisz, to jest tak, że Coś się wydarzy, że będziemy się bali. Więc, więc ja mówię to w tym kontekście. I prawdę mówiąc, to ja rozumiem, jeżeli Rosja zaczyna tworzyć taktykę, że z tej, jak ja to nazywałem, żół, żółwiej wojny trwającej parę miesięcy, przechodzi w wojnę już taktyczną, ale i w pewnym sensie totalną, no bo Niszczenie infrastruktury energetycznej, drogowej w całym państwie, to już jest wojna totalna. Jeżeli Rosja to robi, raz zrobiła, mówię o wczorajszym dniu, jest gotowa to zrobić wielokrotnie. Nie, Krzysztof, po pierwsze, to, co Rosja wczoraj zrobiła, to nie zrobiła pierwszy raz, bo Rosja rozpierdziela Ukraińcom infrastrukturę jest. krytyczną co najmniej od kilku miesięcy. Ten wczorajszy atak, powiem Ci szczerze, Krzysztof. Z jednej strony mówi się w mediach, że był jakiś gigantyczny, z drugiej strony mówi się, że poleciało 100 pocisków. Biorąc pod uwagę, ile pocisków latało wcześniej, to teraz nie latało jakoś zdecydowanie więcej niż wcześniej, że się tak wyrażę. Więc nie wiem nawet, czy ten atak, który miał miejsce w, we wtorek, tak? we wtorek mm -hmm, czy on tak. był większy, czy nie był większy. Ale tu jest co innego, Krzysztof, ważne. Bo Ty bardzo dobrze mówisz, tylko Ty nie zwracasz. i ja się zgadzam z tym, co Ty mówisz, tylko Ty nie idziesz o krok dalej. Zobacz, Krzysztof. Co się stanie, to, że Ukraińcy nie będą chcieli żyć w kraju, który będzie zdewastowany zimą, to jest oczywiste. W ogóle lepiej nie żyć w zdewastowanym kraju, prawda? Natomiast, jak będzie zdewastowany i mroźny, to już nie jest kwestia dyskomfortu, tylko to, że jest kwestia być albo nie być, tak? Zimą, bez ogrzewania, bez prądu można zamarznąć, więc jest oczywiste, że ci Ukraińcy ruszą na Europę. Co jest, i teraz powtórzę rzeczy, o których ja mówiłem już kilka miesięcy temu. To tak w tym się różni od mainstreamowych ekspertów, że ja zwykle mówię o pewnych rzeczach zanim się zadzieją i jak jeszcze można, yy, można yy, przeciwdziałać, tak? Jest oczywiste, że oni ruszą do Europę. Co się wtedy stanie? Wtedy będzie fatalnie dla Ukrainy, bo ten kraj się wyludni. Ukraińskie wojsko bardzo mocno opiera się na ludności miejscowej, cywilnej, która wspiera swoich żołnierzy. To jest normalne. Jak tej ludności cywilnej nie będzie, to nie będzie tego wsparcia. Nie mówiąc już o tym, że we współczesnej armii, a armia ukraińska jest teraz bardzo mocno współczesna, to jest tak, że jeden strzela, a siedmiu pracuje na to, żeby on mógł strzelać. Logistyka, zaopatrzenie. No mówiąc krótko, państwo musi funkcjonować, żeby ci na froncie mogli mieć zaplecze. Nie ma, nie ma ludzi, nie ma kto funkcjonować, armia ma przechlapadę. To jest jedna rzecz, to jest Załejski. I bardzo możliwe, że Załęski zdając sobie z tego sprawę, zagrał wabank, próbując wciągnąć Polskę w ten konflikt. Jeszcze raz podkreślę: z punktu widzenia Polski, mnie polskiego patrioty, próba wciągnięcia mojego kraju, a pośrednio również no, nas, Polaków, w to, żeby wysłać wojsko na Ukrainę, jest. Niegodna, ja to strasznie potępiam. Ja tego nigdy nie wybaczę. Natomiast, po, natomiast no, Zełyski, no zachował się moim zdaniem wyrachowanie. Natomiast Krzysztof, jest jeszcze kwestia europejska. Jak tych 7 milionów ludzi, bo ja na tyle ocenia, że może się pojawić uchodźców z Ukrainy, znowu się wleje do Europy, to to już jest Krzysztof kolejne 7 milionów. Mili y, Ileś Ukraińców było w Polsce. Przed lutym 2020, 2022 doszło do tego jeszcze 7 milionów, teraz dojdzie drugie 7 milionów. To 7 plus 7 to jest 14. Mogą stanowić 1 trzecią populacji Polski na moment. To jest jedna kwestia. Ale oni też w dużej mierze się później rozchodzą po Europie. To też trzeba przyznać. Z tych wielu milionów, które przyszły przez granicę z Polską, zostało w naszym kraju około 2 milionów. Reszta poszła do Niemiec i, i, i dalej. To jest też fakt. Natomiast. Co się, Krzysztof, zmieniło? Zmieniło się drastycznie nastawienie nas Polaków. Również w wyniku pewnych zachowań strony ukraińskiej oraz zaniechań strony ukraińskiej Pan mógł przeprosić za Wołyń, nie zrobił tego. To wielu Polaków uznało za bardzo duży afront oraz ze względu na to, że bardzo zbiedniliśmy oraz ze względu na to, że nam ten konflikt spowszedniał oraz ze względu na to, że wielu ludzi pomagających miało z tego powodu, nazwijmy to, pewne nieprzyjemności oraz przede wszystkim ze względu na to, że poprzednio był impuls i wielu z nas pomagając, myślało, że pomaga przez kilka dni, przyjęło Ukraińców do siebie do domu, myśląc, że to będzie na 2, 3, 4, 5 dni, a zostali kilka miesięcy, bo w mediach mówili, że COVID to się zaraz skończy. Pamiętam takiego mainstreamowego generała, co to na samym początku marca czy tam, mówił, że Rosja już jest słaba, że za trzy dni ten konflikt się rozstrzygnie. Za trzy dni. To było w marcu, na samym początku, przełom lutego i marca. Potem się okazało, że ci biedni Ukraińcy, no nie mają dokąd wrócić, bo konflikt się nie skończył. I ci ludzie, którzy przyjęli ich na dwa, trzy dni, nagle się okazało, że to jest 2 trzy tygodnie. Więc teraz do czego zmierzam? I broń Boże, nie mam o to pretensji do Ukraińców, tak? Przyszli, potrzebowali pomocy. No, to co? Taki Ukrainiec, który przyszedł przed granicę szukać pomocy, to co? Przecież on też by chciał, żeby ten konflikt się skończył jak najszybciej. To jest oczywiste, chce wrócić do dobu. Tam ma może męża, na przykład, uciekła kobieta z dzieckiem, tam jest mąż, walczy, ona też by chciała, żeby, żeby to się skończyło, tak? Um, no ale też trzeba zrozumieć Polaka, który myślał, że będzie pomagał kilka dni, a pomagał kilka tygodni czy kilka miesięcy. Natomiast tych pseudoekspertów, którzy gadali, co im ślida na język przyniesie, nie mając podstaw. I przez to ludzie, dostając fałszywe informacje od nich, podejmowali błędne decyzje. O to ich już widzieć można. Ale do czego zmierza? Teraz ludzie już nie będą tacy chętni do pomagania, rząd PiSu nie miał w Polsce katastrofy tylko dlatego, że kilka milionów Ukraińców zostało przyjętych przez polskie rodziny oraz polskie samorządy zorganizowały takie polspolite ruszenie, które się opierało na wolontariuszach. Teraz polskie rodziny nie przyjmą. Kilkuset tysięcy czy kilku milionów ludzi, co najwyżej kilka, może kilkanaście tysięcy, więcej nie. I będzie problem, co z tymi ludźmi zrobić. A pisowcy są dalej tak samo nieudolni, jak byli. Rozumiesz, o co chodzi. I te okay. kilka milionów uchodźców z Ukrainy, którzy się być może pojawi, będzie problemem dla całej Europy. I tu jest też to, dlaczego Zachód się zachowuje tak, jak się zachowuje. Teraz się Krzysztof zastanawiam, czy Zachód, nie zagrawa bank i nie powie, że, że my musimy chronić Ukrainę przed atakami, że my się nie włączamy w wojnę, ale my będziemy chronić infrastrukturę cywilną tak, Ukrainy. Bardzo mądre spostrzeżenie, Krzysztof. I z jednej strony potrzeba, ale z drugiej strony to trzeba było też robić dwa miesiące temu, trzy miesiące temu. Prawda? A teraz nagle na to wpadli, gdy zrozumieli, że będą w czarnej D, jeśli tego nie zrobią. I tutaj, tutaj Krzysztof, to jest bardzo, bardzo zdanie. I, I oczywiście. Bo to jest Widny, to jest Putin, który strzela, prawda? To jest oczywiste, prawda? Eee, eee, I tutaj, no, ja oczywiście potępiam Putina, potępiam agresję rosyjską. Eee, no, no, i, no i tyle. To to jest rzecz oczywista, ale jesteśmy na YouTube to się takie rzeczy mówić. Ale na utwierdzenie twoich słów. Ja się posłużę dzisiejszym artykułem z Interi i Wydarzenia. E, artykuł, e, e, nie widzę tu autora, e, no to przykro mi, ale nie ma tu autora. W każdym bądź razie e, Zełęski dwukropek. Otrzymywałem sygnały z zachodu, że Putin chce negocjacji. E, fragmencik tylko. Władimir Zełęski powiedział dziennikarzom, że otrzymywał sygnały od zachodnich partnerów Kijowa, iż Władimir Putin chce bezpośrednich rozmów. Prezydent Ukrainy dodał, że zaproponował publiczną formę negocjacji. No tam, wiadomo, raczej do tego nie doszło, ale na. Ale czekaj, czekaj, ale kiedy on zaproponował tą publiczną formę negocjacji? Teraz Ca jakoś? Całkiem niedawno chyba, bo on mówił, że otrzymywał, już nie otrzymuje tego, że on. Zeleński powiedział dziennikarzom, że otrzymywał sygnały w, prze... nie, w niedalekiej przeszłości. Nie otrzy... Że nie otrzymał ich teraz, ale... tylko otrzymywał wcześniej. Krzysztof, ale zobacz, jak ty rozumiesz ten artykuł? Bo ja sobie przeczytałem ten artykuł, bo... wie, jak, o... jak ja go rozumiem? No właśnie, ja rozumiem w, sposób, w sposób taki, że to może być na to, co przed chwilą powiedziałeś, to jest pewne zaświadczenie, słowa Zeleńskiego są pewnym zaświadczeniem, że Niektórzy politycy europejscy już starają się robić kroki w celu dogadania się, bo być może właśnie widzą, co się dzieje, czyli migracja zwiększona, a może być to potężna fala, jak przyjdą duże mrozy, a to jest lada moment, a też co się dzieje z gospodarkami e, e, europejskimi. Dlatego, dlatego e, to może być... E, e, tutaj e, takie, takie... To może wyglądać na taki... na, taki, na taką odwilż, że okej, okay, stoimy wszyscy murem za Ukrainą, ale uwaga, to trwa bardzo długo i wszystko się sypie. E, wydaje mi się, że... Znaczy, tu sobie trzeba było zadać pytanie, jaką siłę poparcia może mieć Ukraina, żeby, może inaczej, równoważnia. No bo weźmy na to, że to nie jest tylko wojna na Ukrainie. Ta wojna odbija się echem gospodarczym i nie tylko w wielu krajach. Polska, bardzo uważam, e, e, mocno e, odbiera minusy. No, sami... My płacimy ogromną cenę za pobaganie u Tak, we, sami widzimy w naszych portfelach, co się dzieje e, dookoła nas. O, pieniądze to jest tylko jeden z tych cen. No tak. E, Krzysztof, na zakończenie tej... Ale nie, Krzysztof, bo to trzeba by do, dokończyć ten temat, zobacz. Mhm. Bo tą wiadomość, którą wysłał pan, prezydent, pan Załęski dzień po tym, jak, do, jak y, miał miejsce gigantyczny blamasz, bo pan prezydent Załęski publicznie stwierdził, że to jest na pewno rosyjski pocisk, ale nie w znaczeniu, że rosyjska produkcja, tylko że to Rosjanie wystrzelili ten pocisk, prawda? Mm -hmm. Publicznie to stwierdził i wykorzystywał to do zrobienia takiej narracji, że Polska powinna włączyć się w konflikt. Że to jest terroryzm i że oni mogą przejść, że Rosjanie mogą przejść przez ich terytorium, i taka narracja była bardzo miękka, ale w tą stronę, że no, lepiej żebyśmy wysłali swoje wojska na Ukrainę i walczyli na terytorium Ukrainy. To była mniej więcej taka narracja. Natomiast to, co jest natomiast to, co teraz przed chwilą powiedziałem, to było w kwestii odbioru, natomiast w kwestii faktu, Oskar powiedział, nawet nie Oskar, tylko powiedział. Na zasadzie podać wszelką wątpliwość, że to na pewno Rosja wystrzeliła ten pocisk. No, a potem Biden powiedział, że no, no nie, to jednak wyście go wystrzelili. Jeszcze raz podkreślę, niespecjalnie yy, to był wypadek i rzeczywiście, gdyby Ukraińcy nie musieli się bronić, to by tego pocisku nie wystrzelili, więc rzeczywiście tu widać spada na Rosję. Ale jednak pan Zełęcki publicznie powiedział nieprawdę, czym naraził pośrednio bezpieczeństwo Polski, bo My, wierząc mu, mogliśmy podjąć bardzo złą dla Polski decyzję włączenia się w ten konflikt militarnie. To było okropne. I teraz, że to był blamasz. To był blamasz. Tutaj nie wiem, na ile to zostanie panu Załańskiemu wybaczone od strony politycznej, ale jestem przekonany, że ludzie by tego nie zapomną. I teraz zobaczcie. Zobacz, Krzysztof. Dzień po tym, pan Załański, dosłownie dzień, a w godzinach to jest kilkanaście godzin, mówi o tym, że on dostawał informację o tym, że Putin chce się do, dogadać i że prosi do Putina, żeby to się wszystko publicznie odbyło. Bo zobacz, Krzysztof, ja tego nie odbieram tak, że to jest wszystko w czasie przeszłym, tylko ja odbieram to tak, że on wcześniej dostawał informację, że Putin chce się dogadać a, i że zaproponował Putinowi, żeby to było publicznie i że ta oferta, żeby to było publicznie, jest nadal na stole. Że, czyli że jest taka sytuacja, że jeszcze dwa dni temu. Znaczy, jeszcze w poniedziałek, bo my to puścimy dzień później. Jeszcze w poniedziałek Załejski stawiał Rosji zaporowe żądania, jeśli chodzi o, o kwestie negocjacyjne. We wtorek ma niesamowitą wpadkę. W środę zaczyna mówić w stronę, żebyśmy się dogadali. I teraz zobacz Krzysztof, co się dzieje. To, że Zachód chce się dogadać z Rosją, moim zdaniem jest faktem. To widać po, po tych przeciekach, jakie są. Chociażby widać po tym, że, wiesz, Krzysztof, generalnie, jak jakaś informacja wyjdzie ze strony rosyjskiej, to z miejsca nieprawda, propaganda, propaganda. Informacja ze strony rosyjskiej, która wyszła kilka dni temu, że Putin dostał propozycję dogadania się, konkretne warunki, i że w sumie to byłby skłonny je przyjąć, rozeszła się w mainstreamie jak świeże bułeczki. Wiesz, ten sam mainstream, który wszystko, co idzie z Rosji, mówi, że to jest nieprawda, to rozpropagował niesamowicie. Czyli chciał tego rozpropagować. Czyli ci, którzy tymi mediami rządzą, a to są duże korporacje, głównie amerykańskie, jeśli chodzi o Polskę, my naprzód jesteśmy teraz na jednej z takich amerykańskich pla platform należących do amerykańskich korporacji, one tego chciały. Zrobiły to, bo tego chciały. Czyli moim zdaniem Zachód się chce dogadać. I teraz zobacz, Krzysztof. Kto stawiał kontrę przed dogadaniem się? Najwidoczniej no, Załęski. Najpierw w ogóle mówił, że nie chce się dogadać. Jest faktem, bo to zostało potwierdzone, że został poproszony w cudzysłowie, poproszony przez, przez Zachód, zwłaszcza przez Stany, żeby jednak dawał sygnały, że chce się dogadać, bo to, że kategorycznie odrzuca możliwość dogadania się, bardzo źle wygląda. I, I się zgodził. Ale, więc powiedział, że dobra, chce się dogadać, ale postawił warunki zaporowe. Umówmy się, no zaporowe. Czyli komunikował, że chce się dogadać, ale tak naprawdę nie chciał się dogadać. I tu trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Putin przez wiele, wiele miesięcy robił dokładnie analogiczne sytuacje. Analogiczne. Też mówił, że chce się dogadać i dawał warunki zaporowe, niemożliwe do realizacji dla Ukrainy. No i tu są do siebie bardzo podobnie, jeśli chodzi o te rozgrywki. No i nagle jest ten blabasz i nagle Zełejski mięknie. Nagle mówi, żeby się dogadywać, tylko w świetle kamer. Dodajesz kropki? Jest to e, wymowne. E, jest jeszcze jedna kwestia, którą e, o której chciałbym powiedzieć, ale widzisz, ja mam ten problem, że zapominam nazw. To może ja pomogę. E, o, Herston, tak? Ta, ta A, Herston, tak, ta miejscowość. Tam, gdzie Rosja wycofała swoje wojska. Pamiętasz, jak e, no, było się z czego cieszyć, no, Rosja cofnęła się. I z tego co wiem, to chyba, jeżeli źle mówię, to mnie popraw, e, e, z tego co wiem, to e, no, miasto zostało e, oswobodzone, tak? Od rosyjskiego wojska. E, to znaczy tak. E, zostało tu... oswobodzone w tym sensie, że Rosja tam już nie funk... Nie ma tam już rosyjskiego wojska, ale tak. zostali dywersanci. Tak. Jest bardzo duże zabidowanie i miasto tak. to jest w zasięgu artylerii rufowej ale, rosyjskiej, i prawdopodobnie zrobią piekło tym ludziom biednym. Właśnie, ja się boję innej jeszcze rzecz. E, pomyślmy, e, Rosja zrobiła jakieś dziwne referendum. No i w tym referendum e, te trzy e, chyba republiki, tak? Czytam. E, Dzielnice, nie wiem jak to tam się nazywa, zostały uznane jako wymeldowane od, od, od Ukrainy. Tak? I. Znaczy Rosja tak naprawdę, no, czy raczej, Rosja zrobiła lipte fikcyjne e, tak, referendum ale... i jakby mówi, że okay. teraz to jest ich. Ale w tej fikcji Rosja uważa, że ma, ma do tego prawa, że referendum było, ludzie wybrali. Ale to jest oczywiste, że ściemnia. Uwaga, tak, ale uwaga. Wycofanie się wojsk z Herstonia e, może być taktyczne. I na pewno jest. Zwróćmy uwagę, bo tutaj Rosja atakując z powrotem to miasto może atakować jako atakować okupantów, bo oni znaczy mogą... Znaczy ona będzie tak twierdzić, to nie będzie prawda, tylko taka będzie To nie narracja. będzie prawda, oni będą tak to tłumaczyć, bo oni będą mówili, że oni swoje terytorium teraz i swoich ludzi bronią. Ja się obawiam, że właśnie to, że mogą tam zrobić piekło i mieć to dziwne wytłumaczenie, że to jak to referendum, to są już w pewnym sensie ich ziemie, bronią swojego miasta, da im przepustkę na to piekło. Ech. A czy mi się wydaje, że będzie jeszcze większe wyrachowanie? Rosjanie zrobią tam piekło. E, zresztą tam już dużo więcej nie potrzeba, żeby zrobić tam piekła. E, a następnie będą mówić, że przez Ukraińców to ich ludzie tam cierpią i będą to wykorzystywać bardzo mocno propagandowo. Puenta. Puenta. Krzysztofie, powiem tak. Jeżeli. Jest to wojna, to jest moja puenta, jeżeli jest to wojna tylko Rosji z Ukrainą, to nie jest wykluczone, że z powodu tego, o czym tu rozmawialiśmy, Ukraina może być bardziej stanowczo nakłaniana w najbliższym okresie czasu do ustępstw pewnych, żeby nie lała się krew, żeby zaistniał chociaż prowizoryczny pokój i od tego, żeby zacząć coś układać i zaprowadzić porządek nie tylko na Ukrainie, ale też w Europie, bo przecież wszyscy, jak już mówiliśmy, cierpimy. Ale jeżeli to jest tylko wojna między Rosją a Ukrainą, inaczej jest, a nie możemy tego w taki sposób e, nie rozważać też, ale jeżeli ta wojna jest wojną o wiele poważniejszą, w tym sensie, że ona się cały czas dzieje na terenie Ukrainy, ale powiedzmy, że jest to wojna szersza, że jest to wojna, która w pewnym sensie w swoich podwalinach jest wojną z NATO. Może nie z całym NATO, ale z NATO, czyli, czyli, czyli ma to oddźwięk głębszy, większy. E, e, to tu trzeba rozważać te dwa elementy, bo pomyślmy, e, pan Żeleński e, zachowuje się dość pewnie siebie, mimo wszystko. Oj, on czas, jest wręcz arogancki. Cały czas. Ja pamiętam, jak pan Żeleński dawno już, jak, była, jak powstała wojna, użył takiego sformułowania, że to nie jest tylko wojna ukraińska. To jest wojna też Europy, też NATO, świata. Więc mi to utrwaliło w głowie. Ja pamiętam, kiedyś w prywatnej rozmowie o tym rozmawialiśmy, ja Ci to, Krzysztof, mówiłem. To było dość dawno. Pomyślałem, co on miał na myśli. No jak to, no, no, no wiadomo, że Europa, Stany pomagają Ukrainie i to nawet militarnie w dozbrojeniu i tak dalej, ale to nie jest nasza wojna. Okazuje się, że on powiedział to w sposób inny, że to jest nasza wojna, a zaczęła się ona na Ukrainie. Jeżeli jest chociaż kształt prawdy, w tym stwierdzeniu, to ten problem nie skończy się tylko na Ukrainie. Wyobraźmy sobie hipotetycznie taką sytuację, że na Ukrainie nastąpiłoby zawieszenie broni, jakaś próba dogadania się i to dogadanie się yy, weszłoby w życie. Wszyscy byśmy odetchnęli z ulgą, tak? Zależy, jak to by, jakie byłyby postanowienia. Bo ja na przykład uważam, yy, i tutaj zaraz będę krytykowany, ja osobiście uważam, że ten pokój nie może być do końca za wszelką cenę i ten, te warunki pokoju muszą być takie, żeby no Putin, przepraszam za wrażenie, nie mógł mieć potem wrażenia, że kurde warto było, bo, ten, bo wtedy zrobi to znowu. Ale chodzi uwagi. o to, żeby już nie zrobił. Ale przypuśćmy, że nastąpiło takie dogadanie się, czy skończą się wtedy problemy i powiemy tak, ów, Możemy z ulgą odetchnąć i teraz trzeba bardzo mądrze pomyśleć, żeby z tego całego kryzysu, z tego wszystkiego wyjść. Ja mam daleko idące obawy, że tak się nie stałoby. Dlaczego? Dlatego, że obraz, który obydwoje na tymże kanale przedstawialiśmy w trakcie zarazy. Nasze sygnalizowanie, bardzo wyraźne, że brakuje tego, brakuje tego, już nie będziemy się powtarzać, kto nas ogląda, to wie. To się działo długo przed wojną. Yy, jeszcze raz powtarzam, absolutnie dla mnie jest to niemożliwe, nie jestem ekonomistą, nie jestem politologiem, ale dla mnie jest to niemożliwe żeby mimo wszystko lokalny, lokalny konflikt, lokalna wojna e, miała możliwość e, wprowadzenia w potężne kryzysy wielu gospodarek i już tu się nie wywołem gospodarce polskiej, chociaż ona też powiedzmy nie była w złym stanie, ale gospodarek o wiele silniejszych. No, no tu tu musi jeszcze coś działać, tu musi jeszcze być inna przyczyna. I ta przyczyna wskazuje na to, że mamy do czynienia z konfliktem o wiele dłuższym, jak wojna na Ukrainie, że mamy do czynienia z konfliktem międzynarodowym i mamy do czynienia z konfliktem, to jest konflikt gospodarczy, a on jest bardzo też groźny, ponieważ on zwija. Europę i po części zwija Stany Zjednoczone gospodarczo. Chociaż Stany sobie jeszcze, powiedzmy, dadzą radę, bo jest to kraj o wielu możliwościach, Europa chyba mniej. I teraz... No, Stany Zjednoczone to już nawet się u tej inflacji pozbywają, nie? Tak. I teraz co się dzieje? Co się dzieje? To Drodzy Państwo, y... dzieje się to, że my rozważając właśnie w tej Ponad już chyba godzinnej naszej audycji. Nie, jeszcze nawet nie godzinnej. Dobrze. My rozważając to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy, rozważamy to punktowo jako zdarzenie, no bądź co bądź historyczne, no bo każda wojna w historii jest zapisana i ludzie o takich wojnach wiedzą później, jak już pokój nastanie. My rozważamy tylko ten punktowy, poważny problem. Natomiast Obecnie mamy o wiele poważniejszy problem, ponieważ o wiele dłuższa jest wojna gospodarcza na świecie. I, a mało tego, ta wojna gospodarcza na świecie pokazuje bardzo wiele symptomów takich, że to nie tylko Rosja walczy ze światem, ale być może inne kraje też, powiedzmy Chiny. Tylko robią to dwulicowo, z ukrycia, taktycznie do... Nie, nie, Krzysztof. Nie, nie ze światem. Ze światem Zachodu. Krzy... Zachód jest Taka, strasznie to. megalomański i uważa, że jest to. całym światem. Ze światem Zachodu. I teraz zwróćmy uwagę. Gdyby nawet daj Boże wojna na Ukrainie się zakończyła w taki czy inny sposób, to problemy, które są bardzo dotkliwe dla Europy, one nie ustaną. I teraz te problemy będą powodowały dwa elementy. Pierwszy to albo Europa się ugnie i zmieni zupełnie front poparcia światowego, e, interesów światowych i tak dalej, co by na pewno na rękę było Chinom, też na rękę byłoby Europie. Przez co i Chiny, i Europa, e, i, i, i Chiny i Rosja urosłyby w siłę przed Ameryką. Ale co by się stało z NATO wtedy? Co by się stało z różnymi sojuszami, które są od lat na świecie? One są utrwalone w pewnym sensie. Dlatego mamy do czynienia z czymś o wiele poważniejszym. Jak tu rozwiązać ten problem? Czy nadal uważamy za śmieszne? To, gdzie w 2020 roku, pod koniec 2020 roku, kiedy wszyscy rozmawiali o pandemii, a my zrobiliśmy taką audycję, nie wiem czy pamiętasz Krzysztof, nie wiem czy Państwo pamiętacie, i w tej audycji zapytałem o taką rzecz. Dałem nawet taki przykład. Jesteś, Krzysztofie, wielkim deweloperem. W całej Europie stawiasz wieżowce, biurowce. I słuchaj, raptem zdarzyła się rzecz niezwykła. Wiesz jaka? Mm -hmm. Twoje budowy, twój biznes stanął. Ty masz się świetnie. Wszystko stanęło. Wiesz dlaczego? Dlatego, że przestano, zabrakło na świecie okuć do okien i drzwi. I teraz ty siedzisz na tyłku dwa lata, Budujesz coraz mniej domów, bo tam trochę ty okuć gdzieś dostaniesz. Ale ty o powiedzmy 50-70% zmniejszyłeś swoją produ produktywność. Twoj, zagraża ci bankructwo. E, ponieważ nie ma okuć. I siedzisz na tyłku 2-3 lata i modlisz się, żeby te okucia w końcu zaczęły być. Czy tak się zachowuje biznesmen? Nie. Ty byś najpierw się załamał, potem byś zaczął myśleć, a potem byś powiedział, nie, chwilę, mam swój kapitał. To no, kurczę, no co to jest za problem zbudować fabrykę, w której zacznę produkować okucia okienne. Dokładnie. Tego jest ich brak, to jeszcze na nich, ja będę funkcjonował i jeszcze na nich będę zarabiał. Dodatkowy biznes. Mówię to y, jako przykład, a dokładnie chodziło nam o brak półprzewodników, przez co o wiele mniej produkowanych jest samochodów i wiele rzeczy elektronicznych. Uwaga, tak jest do dziś. Dlaczego? Dlatego, że proszę, proszę, jedźcie do salonów samochodowych i kupcie z pnia. Macie gotówkę, kupcie z pnia nowy samochód. Czasami. Europejski, europejski. Po azjatycki bez problemu. Tak. I zwróćmy uwagę, że wszędzie nam powiedzą, nie, jest kolejka, nie ma aut. Pamiętacie, nieraz w wiadomościach pokazywano, no kiedyś pokazywano polskie FSO, no już tego nie ma, ale, ale powiedzmy, jak z lotu ptaka jest pokazana jakieś. General Motors, albo powiedzmy fabryka, nie wiem, Peugeot, czy powiedzmy fabryka Volkswagena, Mercedesa. Jak te samochody na placu przed tą fabryką stały, nowe, pełno ich było? Jak brałeś taki stojący z placu, to i zniżka była. <tryk> tak. Ja na swój te... samochód przecież około 25% zniżki wyrwałem. Na samym początku zarazy, Teraz... bo, bo, bo ludzie nie kupowali. Tak. Teraz tego nie ma, bo i nie ma tych samochodów. Powód? Podobno nadal brakuje półprzewodników i wielu, wiele jeszcze drobiazgów, nieraz drobnych rzeczy, śmiesznie drobnych, ich po prostu nie ma. Wtedy sobie zadawaliśmy pytanie, czy to jest logiczne, czy to się kupy trzyma i czy tak biznes, wielkie koncerny samochodowe dałyby się złapać, że no niestety, no jeżeli się im zmniejsza produkcja, no to wiadomo, że zyskowność, a przecież to jest potężna machina ludzi, e, e, no to jest machina potężna, która nie, nie może sobie pozwolić na, na spowolnienie. Ona musi pracować swoim rytmem, a jednak to trwa latami. Więc e, na tym jednym drobnym przykładzie, o którym mówiliśmy w 2020 roku, e, dawaliśmy przykład, że coś tu nie gra że te rzeczy, wtedy, wtedy sobie tłumaczyliśmy jeszcze to jednym, pamiętam, że nie wiem, albo ty, albo ja nawet tak zasugerowaliśmy, no być może pandemia, która trwa już trochę miesięcy, może w takich Chinach, e, e, czy innych krajach, które produkują te półprzewodniki, e, po prostu e, pandemia tak przerzedziła stanowiska pracy, że e, no, są braki, tak? Mało tego, zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Co potem media mówiły? Bo zaczęło być głośno o tych braku współprzewodników i zmniejszenia produkcji wielu rzeczy, w tym też samochodów, co mówiły media, po pandemii, przez pandemię ludzie w trakcie pandemii zaczęli wykupywać elektronikę i e, stał się kryzys współprzewodnikami, bo przez pandemię ludzie wykupywali elektronikę. Ale jak ja mam to sobie tłumaczyć, że skoro... <śmianie> Też samochody nie mają tych przewodników. To co? Kowalski z, z innym wykupili, a mój była. Siedzieli sobie na tych, na e, jak to, lockdownach, tak? I mówię, a wiesz co, żono? Nowego Mercedes'a jest sobie walniemy, nie? A co tam? Jest no lockdown. wiesz, byli tacy, co pobrali po 2 miliony pieniędzy. Podatnika odpisu, a potem y, ten biedny ludziom y, kupili sobie drogie samochody i jeszcze się naśpiewali jak taki jeden y, pseudomuzyk. Tam chyba, nie wiem, y, kocha Krzysztof, kochajek czy jakoś tak Krzysztof, jakiś taki dziwny. Tak czy inaczej. to Byli tacy, e, co pokupowali. Tak czy inaczej, wskazuje to wszystko na jedną kwestię. To wskazuje na to, że my żyjemy. W, w konflikcie o wiele bardziej poważnym. I ja tu cały czas cały czas e, będę się upierał tego, o co powiedziałem znacznie wcześniej, że Rosji nie chodzi tylko o trzy republiki ukraińskie, tak jak chodziło o Krym, który też zabrali Ukrainie. Wydaje mi się, że Rosja aspiruje, marzy o tym, żeby się zacząć liczyć na świecie, żeby powstać i stać się mocarstwem, nie tylko obszarowym, którym jest, ale też przez surowce, bo przecież Rosja nie grzeszy wielką technologią ale przez surowce chce być mocarstwem. E, I wydaje mi się, że właśnie mamy do czynienia z podziałem, e, z podziałem właśnie takiej preferencji, że i Chiny, no bo Chiny są nie bez powodu nazwane, e, naz, nazywane e, e, fabryką świata, tak? Ale uwaga! Ale, ale taką uwaga. fabryką, która się buduje i właśnie dla to nie ma tych przywódców. przewodników. Tak, ale uwaga! Fabryka świata Ci właśnie Chińczycy, którzy zaczynali od plastikowych koreczków na plastikowe butelki, e, e, oni zaopatrywali e, te zakrętki, załóżmy na cały świat. Uwaga, Chińczycy, mało o tym się mówi, ale Chińczycy, ja się interesuję astronomią, więc ten fakt znam. Chińczycy wysłali e, swój sputnik, e, czy jak to tam nazwać. Misja na, na księżyc. Na odwrotną stronę... Chyba na odwrotną stronę księżyc. Tak. I, e, świetne, to jest trudniejsze, i bo tam jest tego, problem z komunikacją. Więc okazuje się, że Chiny robią eksplorację e, kosmosu i to im doskonale wychodzi. Co to oznacza? To oznacza, że Chiny robią dokładnie te same rzeczy, które robią Amerykanie. Więc e, zwróćmy uwagę, że e, Wydaje mi się, że Chiny poczuły, że wydoroślały i że z tych fabryk, które sobie dalej hulają, chcą zacząć coś znaczyć więcej na świecie, a Rosja przy tym chciałaby też. No dlaczego by nie? Ja to mówię w sposób dziecinny, ale biorąc te rzeczy pod uwagę, mamy do czynienia... Nie tylko z wojną na Ukrainie. Kryzys światowy jest z powodu wojny, wojny gospodarczej na świecie. I ta wojna jest najgroźniejsza, bo jeszcze raz zaznaczam, my też robiliśmy pewną kilka audycji na ten temat i zadawaliśmy pytania. Były zadawane w tej audycji pytania, ile Europa, a też stany potrafią wytrzymać duszenia. W którym momencie uznają? że to cofa ich gospodarczo przed krajami, które cały czas funkcjonują i mają się dobrze. Równa się to, co powiedziałeś, zachodnich samochodów nie uświadczysz od ręki. Japońskie, czy tam powiedzmy koreańskie, czy chińskie. Tak. Więc jeszcze rabat dostaniesz. Więc, więc tutaj... Problem jest o wiele poważniejszy. Tutaj jest problem konfliktu interesów świata. I najgorsze jest to, że ci, którzy wypowiedzieli tę wojnę gospodarczą, mają atut w ręku, bo jedni mają mnóstwo surowców, od których jest uzależniona Europa, a drudzy mają na wszechprodukcję wielu rzeczy. Weźmy pod uwagę. A my mamy kapitał, który coraz więcej. Weźmy pod uwagę, jeden z najdroższych telefonów na świecie, amerykański, nie wypowiem nazwy, jest produkowany w Chinach. Jest w całości łącznie z pudełeczkiem i pazłotkiem na tym pudełeczku produkowany w Chinach. Co to więcej koszt tak. jego produkcji to jest około 500 dolcy, tyle dostają Chińczycy? Tak. A ile ty płacisz w sklepie? Ale teraz trzeba brać pod uwagę, że ten najdroższy amerykański telefon, który tak pisze nawet miasto, z którego ten telefon pochodzi, to tak naprawdę tam powinno pisać jakieś miasto yy, chińskie, bo on jest w pełni produktem chińskim. Oczywiście właścicielem technologii są Amerykanie, ale on jest tam wyprodukowany. Więc zwróćmy uwagę, o jakiej skali gospodarczej my mówimy i odbudować i teraz przebudować gospodarki, czy europejskie, czy amerykańskie, od podstaw i nauczyć jeszcze ludzi takiej pracy. A mało tego, ta praca musi być opłacalna dla sprzedających, dla tych firm. Chińska jest tania, a u nas kto pójdzie za małe pieniądze robić? Chyba, że się tego nauczymy. Dokładnie. Albo nas nauczą. To jest moja puenta. A moja puenta będzie taka, że tylko dopowiem. Nam się nie chce pracować. Po prostu jesteśmy wygodnym społeczeństwem, któremu się nie chce pracować. I myśmy się przyzwyczaili, bardziej Amerykanie niż my Europejczycy, ale my też, że od wykonywania niewdzięcznej, ciężkiej, powtarzalnej pracy to są inni. I teraz ci inni mówią, ej, ale my już nie chcemy, bo my już się już nauczyli, my już teraz chcemy pożyć. I tu jest bardzo duży problem. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. W pierwszej linii opisu link do kanału Krzysztofa polecam. Mam nadzieję się dziś wieczorem na kanale Krzysztofa pojawić, jeśli wszystko dobrze pójdzie. Mówię dziś, bo puszczamy to Krzysztof dzień później względem, gdy nagrywaliśmy. Aha. Także w czwartek. U Krzysztofa na kanale? Krzysztofa Jackowskiego. No tak, mamy Nie da żywo robić do ciebie w czwartek. A jutro. Robimy audycję na żywo. Czyli dla widzów, bo puszczam to w czwartek, dziś o 19.00, miejmy nadzieję, dlatego bardzo serdecznie zapraszam, bo skończyliśmy to nagrywać po 21.00, to już nie będę dzisiaj puszczał, puszczę jutro. Pozdrawiam, drodzy Państwo, do zobaczenia.